Rok 2000 Polska. Początek dramatu wielu setek tysięcy Polaków, którzy za posiadanie nawet najmniejszych ilości suszu konopi mogą trafić przed oblicze wymiaru sprawiedliwości i wylądować w więzieniu nawet na 3 lata. Prawie 20 lat temu wprowadzono w naszym kraju prohibicję na konopie pod przykrywką walki z narkotykami. Skoro szkodliwość konopi jest niewielka, mniejsza od alkoholu czy papierosów, jaki jest sens wsadzania ludzi do więzień? Rok 2011. Fala dopalaczy zalewa nasz kraj. Wskutek prohibicji konopnej na rynku pojawia się podrabiane zioło. Legalne świństwo zbiera swoje żniwo. Policja jest bezsilna, politycy milczą. Bezsens prohibicji. Prawie 500 000 osób skazanych za przestępstwo bez poszkodowanych. Przestępstwo, którego sprawca jest jednocześnie ofiarą. Powtarzane są błędy z historii, takie jak prohibicja alkoholu w Stanach Zjednoczonych lat 20. Rok 2015. Pojawia się nadzieja. Powstaje stowarzyszenie Cannabis House, którego celem jest organizacja badań, w ramach których użytkownicy będą mogli przyczynić się do rozwoju nauki i każdy uczestnik badań zostanie objęty ochroną prawną. Dzisiaj jesteśmy o krok bliżej końca prohibicji. Przyłącz się do stowarzyszenia. Weź aktywny udział w badaniach. Zapewnij sobie bezpieczeństwo prawne. Wejdź na cannabishouse.eu. Zapisz się już teraz.